sobotę 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego po raz piąty ulicami Tczewa przemaszerował orszak Trzech Króli. Dwórki, rycerze, chorąży oraz wierni śpiewający kolędy, grający na instrumentach, przebrani i radośni wyruszyli z trzech miejsc. Poprowadzili je trzej królowie. Król Melchior I, symbolizujący Azję, w którego wcielił się ksiądz Szymon Hamier Ciemiński. Cesarz Kacper I, symbolizujący Europę, którego odegrał Jarosław Bartoszewski. Oraz szejk Baltazar I, symbolizujący Afrykę, w którego wcielił się Ludwik Giedrowski. Po dotarciu na kanonkę w stajence królowie złożyli dary, pokłonili się narodzonemu Jezusowi i świętej rodzinie. Ja jako król Kacper I przyniosłem złoto w imieniu wszystkich krajów Europy. Ja w imieniu krajów Azji przyniosłem kadzidło, które symbolizuje naszą modlitwę unoszącą się do nieba. Ówczesnym może to mało mówi, ale mirra w tamtych czasach narodzenia Chrystusa to był balsam leczniczy. Słowo Boże i orędzie wygłosił ksiądz dziekan Krzysztof Stoltman. Dzisiaj za tymi królami przywędrowały tłumy. Tłumy tczewian, które zgromadziły się przy dzieciątku Jezus. To jest piękne świadectwo wiary. Były też życzenia starosty tczewskiego. Życzę nam wszystkim, abyśmy trwali i rozwijali, wzmacniali naszą jedność, naszą wspólnotę, bo tylko przez wspólne działanie możemy dokonać wielkich rzeczy. Prezydenta Tczewa. Wierzę w to, że to będzie dobry rok dla wszystkich mieszkańców Tczewa. I powiem tak mało duchowy. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj Trzech Króli to jest jednocześnie początek karnawału. Także udanej zabawy, wszystkiego najlepszego. Oraz podziękowania wielkiego kanclerza Orderu Świętego Stanisława. Ja chciałbym wam podziękować, żeście przyszli. Ale w imieniu wszystkich organizatorów dziękuję całej rzeszy ludzi, którzy przygotowali to właśnie spotkanie. Trzej królowie przyszli pokłonić się dzieciątku w asyście tczewian. Jak każde urodziny powinny być huczne obchodzone, stąd dary, które przynieśli królowie, ale dary każdego z nas, czyli czyste serca, intencja, ale także element ludyczny, weselny. Państwo Gręc szczęśliwi byli nie tylko z otrzymania certyfikatu przebycia całej trasy królewskiej, ale też z możliwości duchowego przeżycia tego wydarzenia. Jesteście po raz pierwszy państwo? Po raz pierwszy jestem. Jakie emocje? Bardzo fajne. To fajne, miłe, jest taka rodzinnie, można powiedzieć. To nie tylko takie spotkanie towarzyskie, ale również przeżycie duchowe. Przeżycie duchowe też właśnie, tak bardzo, bardzo miło. Dla innych uczestników było to równie ważne i emocjonalne spotkanie. Co roku wybieramy się właśnie na procesję i taka nasza tradycja rodzinna. Co roku chodzę i to bardzo mnie to raduje. Ja się czuję tak duchowo, jakby przygotowana taka, że ten Jezusek jest wśród nas i tak z całym takim sercem bardzo jestem zadowolona. W jakim orszaku bierzesz udział? Kacpra. Kacpra? Melchiora i Baltazara, tak? Orszak trzech króli. Z kim dzisiaj przyszliście? Z ciocią i z kuzynem. Dlaczego tu przyszliście? Z czego się radujecie? Z narodzin Pana Jezusa. Wspólny śpiew kolęd wraz z Przemysławem Radziszewskim towarzyszył podczas całego wydarzenia. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Święto Trzech Króli zakończyło trwające od Wigilii obchody Bożego Narodzenia. Na szerszą relację z wydarzenia, nad którym patronat objęła m.in. telewizja Tetka, zapraszamy niebawem.